Witam serdecznie przy ulicy Piłsudskiego. W tej chwili trwa budowa, właściwie półmetek budowy wielorodzinnego bloku komunalnego na 32 rodziny. Otrzymaliśmy z rezerwy celowej ministra finansów, tutaj dzięki ogromnemu zaangażowaniu między innymi pana wicepremiera Jacka Sasina, ponad 6 milionów złotych dotacji. Przy wkładzie własnym 20% właśnie trwa inwestycja. Co nam ta inwestycja da? No niestety gro budynków, mieszkań komunalnych, a jest ich ponad około setki, są to budynki, które pamiętają przełom XIX i XX wieku. Wielokrotnie bez kanalizacji praktycznie nie da się w tych budynkach mieszkać. Ta inwestycja tak naprawdę zakończy się w roku 2022, w grudniu, a w 2023 będziemy pierwszych mieszkańców zasiedlać, kwaterować. Ten blok, ten budynek rozwiąże nam niemalże 100% problemów z mieszkalnictwem komunalnym w Terespolu. Jest to naprawdę niski ukłon do rządu Rzeczypospolitej Polskiej, jak też do osób tutaj lokalnie zaangażowanych. Myślę o senatorze Grzegorzu Biereckim, czy pośle na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Darku Stefaniuku. Kto wykonuje inwestycje, jeśli można zdradzić? Firma wykonuje tę inwestycję, firma lokalna, to jest też niezwykle istotne, z Białej Podlaski, firma Bilbud. Będzie montaż biały, czyli tak naprawdę to wszystko na gotowo. W standardzie mieszkań komunalnych, ale jak widać, kubatura budynku przedstawia się dosyć atrakcyjnie, tak bym nieskromnie powiedział. Tak jak wspomniałem, 32 mieszkania, większych mieszkań, 3 pokojowych, jak dobrze pamiętam, to jest 6 kawalerek, 4 lub 6, pozostałe są to mieszkania dwupokojowe. Warto też dodać, że przy okazji budowy tego bloku, na samym bloku i budowie się nie skończy. Rozumiem, że również Urząd Miasta zadba o otoczenie. To jest przewidziane w całości inwestycji. Oczywiście drogi dojazdowe, parkingi czy jakiś mały plac zabaw. Mieszkańcy bardzo często pytają tak naprawdę, ile pieniędzy wyda z budżetu miasta Terespol na tę inwestycję. 80% jest to rezerwa celowa ministra finansów, czyli pieniążki rządowe, tak jak powiedziałem. 20% są to pieniądze miasta, około 1 200 000. Ale uwaga, jest plan, żeby w perspektywie czasu miasto nie wydało na to ani jednej złotówki. Dlaczego? Dlatego, że twierdzę, że 10-15 lat ten budynek nie będzie wymagał remontów i 80% czynszów, które otrzymamy, to będzie około 8-9 zł za metr kwadratowy, to w tym momencie rocznie to będzie kwota, ponieważ to jest prawie 1400 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, to będzie kwota około 100 tysięcy złotych. Łatwo stwierdzić, że w ciągu 10 lat to mamy 1 000 000, skąd to jeszcze 200 tysięcy złotych, prawda? A otóż będziemy burzyć stare mieszkania komunalne i po tych starych mieszkaniach komunalnych wielokrotnie w centrum miasta, przy ulicy Wojska Polskiego czy Czerwonego Krzyża, pozostaną puste działki, my te działki po prostu sprzedamy.